Przedostatni konkurs skoków narciarskich o Puchar Świata uratowała lawina. Zniosła z gór tak dużo śniegu, że zdołano go przetransportować na skocznie i przeprowadzić dziś zawody. Dziś w Planicy rozstrzygnęły się losy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jego zdobywcą został Finn Ari-Pekka Nikola. Po pierwszej kolejce na dużej skoczni prowadził Jens Weisslok z NRD, który skoczył 125 metrów. Jednak niespotykanie słaby i aż o 21 metrów krótszy skok w drugiej serii zepchnął mistrza olimpijskiego z 1984 roku na trzecie miejsce. Finn Ari-Pekka Nikola zajął dziś drugie miejsce skokami na odległość 120 i 111 metrów i dzięki 20 pucharowym punktom po raz pierwszy zdobył Puchar Świata. Finn wygrał w tym sezonie trzykrotnie konkursy pucharowe i przed jutrzejszymi zawodami, które ze względu na opady deszczu stoją jeszcze pod znakiem zapytania, ma już 29 punktów przewagi nad Austriakiem Vettori. Przed sezonem spodziewano się fińskiego zwycięstwa w Pucharze Świata, ale miał to być Matti Nykänen, który jednak coraz częściej zdradza narty na rzecz rajdowych samochodów. A triumfatorem dzisiejszego konkursu w Planicy został Włoch Roberto Ceccon, który w drugiej serii skoczył 121 metrów i aż o 8 metrów wyprzedził następnego zawodnika. Było to drugie zwycięstwo w tym sezonie Włocha w pucharowych konkursach. Punktacji drużynowej puchar również dla Austriaków, którzy znacznie wyprzedzili zawodników Czechosłowacji. Czekamy na dużino skoka Roberta Ceccona. I klasyfikacja Pucharu Świata.